Cześć wszystkim. Witam w kolejnym 16 odcinku z Swords and Sandals 2 Echo Restrain. Sezon 3. Jeśli tak jak mówiłem, rozprawiamy się z Gajaxem. Rozprawiamy się z Gajaxem. Już na pewno. W poprzednim odcinku no, było blisko, jednak no nie fajnie trucizna wszedła tam, gdzie nie trzeba. Nie trzeba było poprawiać. Ten gość ma jeden defense, więc Zyngadakat Romulus problemu nie będzie. Okej, i pyk. Koniec. Jeszcze trzeba poprawić ekran nagrania, zapomniałem to robić. Dobra, jest poprawione. Teraz Dirka mamy. 53 defana. Jak widać, musiał dać popalić z defensywą i z damage'em, jak walnie. Okej. Tak naprawdę chciałem rzucić kopaka na staminę, naprawdę niepotrzebnego. Okej, jeszcze jest ten item, który z nim tak się nie rozstać. Znaczy, ten item, który z niego spadł, ten armorek, poszedł z nim, a później zniknął. Dobra, próbujemy walczyć z tym typem. Już czwarty odcinek poświęcony Gajaxowi, nie? Ten odcinek to już będzie na pewno wygrana. Wszyscy będę walczył z nim do końca. Ja mam tyle, znaczy nie będę wam wszystkich prób pokazywał, tak? Tylko te najlepsze będę wam pokazywał, te słabe i te długie i bez wygranej to też nie pokażę, tak? Teraz pokażę wam tylko te próby, które no będą serio próbami do pokazania, to jakby będzie jakaś próba, która będzie długa w walce i w końcu nie wygrana, no to nie będę wam takim czymś zanudzał odcinka, tak? Już taki odcinek był, nie? Gdzie walczyliśmy z nim na tyle długo, a i tak nie wygraliśmy. Więc nie ma potrzeby takiego czegoś wam tutaj wciskania. Okej. Tego typu może pokonamy? Dobra, Dirk pokonamy. Teraz Tordę Glybis. 40 defa. Jeśli 40 defa, to jeszcze 48 ataku, czyli jak widać kolejny nam mi pokazuje, że powinieneś iść w defa, a nie w strefa czy magikę, tak? Trzeba trochę będzie podrobić tej defensywy, ataku, więc tym jest słabo. Więc teraz myślę, że po prostu 4 punkty atak, defensywa i witalitka. No nie. Trochę olałem to, że ma. Myślę, przez chwilę zapomniałem, że on ma Whirlwinda. Dobra, tego szybko dokończymy. Dobra, ten nam fireballkami, ale już go nie ma. Okej, fireballki, ale serca nie masz. Maibor, Van Damon. Co ty? No nie przesadzajcie z tym defką, tak? Dobrze, że chociaż masz słabą brońkę. Widziałem poprzednim odcinkiem bardzo ładne wyświetlenia, nie? A ten na tę chwilę, jak ten dzień dzisiejszy na kanale, taka ilość to jest bardzo ładna. Już nie wnikam, czy to jedna osoba ogląda, czy ile. Cieszę się, że odcinek się podobał. Nie, jak zauważyliście, to miał 176. Walnęliśmy 166, czyli wniosek 1. Trafiło mu i oderwało armoru. Jakiś ciuszek mu spadł. 22 lepa.
Okej, okay, no to ten z defem jeszcze nie szaleje, bo jest jeszcze w zasięgu naszego ataku. Bo, no, okej, okay, jak widać z damage'em też nie szaleje, bo niewiele trafił. To teraz my go trafiajmy. Von Kramhild. Walczymy z nim jak najszybciej się da. Regeneruj się, tak. Regeneruj się. Nie wiem, czy mój dy... Nie no, chyba jeszcze by przeżył, gdyby był na maksa wyleczony, ale nie przeżył, bo nie był na maksa wyleczony, tak? O, kolego, kolego. Co ty z nami zrobiłeś? Jakby tak z nim wygrać, to byśmy mu pokazali, że maluszek też tę siłę ma. Nie wiem, gdzie go trafiliśmy, ale w brońkę. Dobra. Wróciliśmy do naszego wzrostu. Ale jakby nas z Whirlwindem walnął, to by jeszcze nie pokonał. Tylko trzeba było tego Odgar Ironside'a strafić. Organ. Odgar. O, Odgar. Odgarek. Odgaruś. O, Odgarusek. Odgarususek. Dobra. Jak widać, zdrobnienie jego imienia nie pomogło. Jak widać, jego damage jest 421 maksymalny. Więc trzeba się uleczyć, jakby nie nas walnąć za tyle. Kolego. Co ty się nas tak boisz? No wiem, że masz małe, znaczy już straciłeś życie, tak? Ale w ten sposób to byś tylko przegrał, bo skoro łuku nie miałeś, mogłeś w sumie się oddalić i się leczyć, tak? Ale że jak teleporta użyłeś, no to... jaką ty miałeś szansę, że się daleko do mnie odlecie, tak? Larkspur, Hellspawn. O, też jakoś niespecjalnie wysilił się, żeby walczyć. Silas może trochę pokaże siłę z tą swoją brońką. No, pod warunkiem, że będzie z nami walczył, a nie z... Warunkiem, że będzie z nami walczył, a nie w taki sposób po prostu skakiwał. Jak widać, on też Adulation użył. Adulationa też użył. Okej, okay, trochę... No dobra, trzeba zwracać uwagę na jego damage. Okej, okay. Jeszcze dwa hitki, albo jeden. No nie w nas, tylko w niego. To co, pokonam go? Nie. Jakby nas podpaliło, to by nie było kolorowo, nie? Więc... Dobrze, że tego podpalenia w nas nie weszło. Bo nic teraz z niego nie wchodzi. Dobrze. Spróbujmy łukiem. Spróbujmy łukiem, bo łuk ma większy procent. 50%. Z łuku większe szanse na trafienie, tak? Okej. Okay. Się wyleczyłeś. Skoro ty masz taką angielitkę, to trzeba było angielitkową brońkę wziąć. No dobra, skoro tak chciałeś, to cię nie ma. O, jeszcze jesteś. Ta jedna strzała ci nie trafiła, dawała ci jeszcze możliwość na użycie potka. Dobra. Czy ty jeszcze jakieś poteczka masz? Czy to już wszystko? Co jest z tymi przeciwnikami? Oni mnie odpychają, teleportują się ode mnie. A walczyć ze mną nie chcą teraz. I to pasi, że... Jakoś im na wygranej nie zależy, tak? No, zanudzają walkę w ten sposób. Czy wy dacie łapkę w górę takiemu typowi, który tak skacze? Chyba nie. Ale raczej jakby ktoś nagrywał odcinki i skakał w ten sposób, jak skacze i jeszcze mając przy tym dobrą broń, no to na pewno byście takiemu gościowi łapki w górę nie dali, co? No za co mamy dać taką łapkę w górę? Za to, że sobie skacze, trzymając w ręku dobrą broń. Ja jeszcze mam sporo strzał, tak? No dobrze.
to jest ostatni potek, którego użyłeś, czy jeszcze masz jakieś potki w zanadrzu? No, traf go. No, jeszcze miał. Dobra, to chyba wykorzystałem na te strzały jego, czy moje strzały na jego potki. Okej. Okay. W końcu do nas potrzebłeś. Teraz nas odepchłeś. To trochę już się z nim bijemy, nie? Bo trzy potki mu zbiliśmy. Czy trzy potki użył. A to bym musiał go trafić jakoś porządnie. A nie, bo ja jestem na nim, dobra. Co ja mam teraz zrobić? Okej, okay, jesteśmy już w stanie walczyć. On w tym czasie, co my na nim staliśmy, nic nie mógł zrobić. A my musimy do niego podejść. Jak widać, agilitka też jest tu potrzebna. Jak nie nauk, to na przeskakiwanie. Okej. Okay. Ten młoteczek cię pokonał, a ty nie chciałeś walczyć ze swoją brońką, no to co, nic nie mogę poradzić. Machu te stinki. Okej, okay, ty też nie masz jakiejś słabej broni, ale na pewno masz lepszą sytuację ode mnie. Gorszą zresztą. No tą bronikę ty na pewno masz za słabą. Znaczy nie na swój poziom strępa. Bo bronikę na pewno więcej potrzebowała. Pamiętam, że tą bronikę też miałem. I tą bronikę na pewno nie miałem w momencie, kiedy byłem taki malutki jak on. No przewalczmy z tym Sextus Longsword. Taki malutki damage, to pokaż to. ...48 a 190 to jest bardzo duża różnica w damage'u. Zack. Dobrze, że teraz defensywnie nie stoją. Jak ci przed nami nie będą stać defensywnie, to będzie szybka walka. A ten jeszcze jest spotkowany, więc... troszeczkę może nam tutaj... jakby... przedłużyć walkę, bo znowu wskaczę. Nogi mu zniknęły. A to dla tym użył, to ja nie będę musiał używać. Dlatego jakoś nie używam w każdym przeciwniku. Na każdym przeciwniku. Dobra, może cię pokonamy jeszcze raz. Okej, okay, też cię pokonamy. Wszystkich rozrywa 99%. Okej, okay, jeszcze z defensywą nie szaleją. Jeszcze z defensywą nie szaleją. Okej, okay, G4 in the other. Świetnie. Ten gościu też pokaże, co potrafi? Nie, po prostu się wyłożył. Dobrze, skoro w taki sposób chcesz walczyć... Nie chciało mi się do niego podskakiwać. Szybciej było go z łuku pokonać, no. Jak na poprzedniej arenie, jak na poprzednich arenach każdy chciał defensywę, to tutaj z defensywą nie szaleją. Przez co nie wbije poziomu na bossa, więc będzie trzeba walczyć z nim na takim ataku, jakim jesteśmy, tak? Więc może go pokonamy. Na razie pokonamy takich typów, co mają taki defens jak oni, czyli 19-22. Więc może bossa z 20 defensy też pokonamy. Będzie trzeba jeszcze kogoś pokonać poza bossem, więc... Gajax wchodzi na arenę po raz czwarty. Tym razem do Gajaxa podeszliśmy dosyć szybko i bez levelu. Okej. Okay. Świetnie. Okej. Okay. Teraz ja mam ten armor on mnie. Okej, okay, no trzeba uważać. No, świetnie, odepchnąłeś.
W ogóle nie skorzystał z tego kolosusa, nie? W ogóle z tego kolosusa nie skorzystał. Czy może raz trafił? Co chciałem z nim zrobić? Tylko nas nie trafił jak wtedy. I teraz ja bym musiał jakoś go trafiać. Nie ma sensu zrzucać na niego łuku jeszcze, bo za szybko. Tą próbę to na pewno będziecie widzieć. No nie. Muszę szybciej wyleczyć, zanim ja go będę tak trafiał, tak? Ja chcę, żeby on tego podkazu użył, wtedy możemy nauki walczyć. A teraz musimy od niego się odsunąć. I właśnie o takich długich walkach mówiłem, że jak one będą tak długie i bez wygrania, to znaczy to jeszcze pan. To jeszcze macie, tak, ale. Następne to będziecie mieli próby tylko wygrane. Wyłożycie? Nie, no ja będę walczył do końca. I potki na razie zostawię. Ja się wyleczę. Będę po prostu liczył, że potrafiamy go. Jak on nas trafi i będziemy przegrywać, to po prostu będę się leczył. Patrząc po tym, że on nie podskakuje do nas, no to on daje nam szansę. Tak? I jest jeszcze wolny. Jest jeszcze nie tyle wolny, że możemy z nim walczyć w ten sposób, jak walczymy. Czyli wyleczyć się i do niego zacząć podskakiwać, próbując go trafić cokolwiek. Bo bez trafienia go to nie będzie świetnie. Ale jak on nas będzie trafiał, to też nie będzie super, super. Tylko teraz to nie wiem, co zrobić. On się też za chwilę wyleczy, bo on ma stamina na tyle, że może się wyleczyć. Na nowo. On nawet się nie musi odsypiać. Po prostu on się leczy przez tury. Dobrze. No i znowu to samo. To musimy po prostu mieć level przed nim atak. No dobra, to jestem po raz kolejny przy Gajaxie. Może teraz się uda? Ale poziomu nie biłem, nie? Gramy tak samo na 17 ataków. 17 ataków mamy, więc no, to musimy grać. Dobrze, że nie korzystasz z tej mocy kolosa. On skorzystał właśnie. I standardowo od niego. Odchodzimy, ten nas przyciąga, ale raz tylko. No i co mam teraz zrobić? Po prostu go odpychać, dobra. Próbujemy walczyć. No on też. On też próbuje walczyć. Okej. Okay. No weź i użyj tego potka, dzięki. To pierwszy punkt za nami. Użył wszystkie spele, jakie miał. Teraz tylko go wykończyć, zanim on nas wykończy. Szybciej będzie wyleczyć się chyba normalnie. Pod warunkiem, że nas nie skrzyczy. O, do tego też jest zdolny, tak. Znaczy jeszcze nie poczuliśmy jego krzyku na naszym bohaterze, tak? Ale wiadomo, że on potrafi krzyknąć. Wolę mieć całe życie i po prostu go atakować. Potki możemy poużywać później. W momencie, kiedy on będzie miał serio sporo życia i nie będzie się opłacało na niego krzyczeć. Wtedy by się sam wyleczył, tak? Jednak no krótka to nie będzie bitwa, serio. Zobaczcie, tyle mi expa zostało do wbicia, nie udało się wbić na tym ostatnim gościu. Wow!
Wiem, że może mnie trafić dwa razy z trucizną, nie wiem, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Ale z tym Gajaxem się dzisiaj bił do końca. Czasami biliśmy chyba dwa razy biliśmy level na Gajaxa, więc... No nie. Nie możemy być blisko, jak on chce wyrwindować się. To się wyrwinduj. Okej. Teraz możemy do ciebie podskoczyć, trochę cię pobić, trochę odejść. No i teraz co mam zrobić? Okej, byłem jeszcze w odległości od ciebie. No i znowu. Trzeba znowu się jakoś wyleczyć. Dobra, w podkręt tym razem. Okej. Tylko żeby znowu nas nie pokonał w ten sam sposób jak ostatnio. Ja mam dosyć z nim walki z nim. Wy na pewno też macie ochotę zobaczyć kolejnego bossa w trzecim sezonie. No nie. Jego Wyrwind to jest zabójczy dla nas, więc nie możemy próbować mu dawać. Okej. Okej. Odejdź. Może łukiem tym razem. Trochę go łukiem pobije, skoro już ma tyle HP. Nie ma szans mnie jeszcze pokonać, więc... Możemy korzystać z tego łuku. Tym razem damy radę. Ja to widzę. Tylko żeby nam nie zrobił problemów. Okej. Ja odskoczę jednak. Ja mam tyle strzał, że myślę, że dam radę go pokonać. Uwaga. Okej. Krytyk nawet dostał. To będzie ta walka. Damy radę. O, to co? Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie. Walki z Gajaxem. I co? Mamy tego Gajaxa w końcu. I poziom. A to bossa Gajaxa mamy z głowy. Lepiej więcej ataku czy więcej siły? No jednak cały czas mnie korci, żeby zebrać do tych 60 strzępa. Może magikę już odpuszczę 40 i pozbieram po prostu do największego potka na życie. A jednak pozostałe sloty też by do czegoś musiały się przydać, tak? Dobra, wezmę siłę. Tawernę. Właśnie Agilitkę jeszcze trzeba wziąć. Z bronią poczekamy. Myślę, że już teraz tylko kupię tą najlepszą brońkę. Coś mieliśmy kupić. Wszystko Crusader, tak? Wszystko Crusader. Zapisywać się w sumie nie musimy, ale możemy. Tylko nam się kasa traci, a nie pisze, że zapisaliśmy się, tak? Dobrze, no to... Podków na razie nie trzeba kupować. Więc to było tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Już w trakcie odcinka po walce z Gajaxem, na koniec walki z Gajaxem wymieniłem, co możecie dać. Więc się cieszymy, że w końcu czwarta, w sumie piąta próba i się udała. To w kolejnym odcinku walczymy na kolejnego bossa. Cześć!